W drugiej kwarcie, tak. No i szansa w ostatnich sekundach na objęcie prowadzenia lub przynajmniej wyrównanie dla drużyny MKS-u. Krzyżowska i basket! Remis, buzzer beater przy Alei Róż. 45-45 po pierwszej połowie, ale jeżeli Jarosław Zawadka i Michał Dukowicz w przerwie nie będą rozmawiać o obronie, to może być ciężko Torunianom tutaj w drugiej połowie. Tak, druga kwarta świetna w wykonaniu gospodarzy. Znaleźli swój pomysł na grę. Po jednej zasłonie najchętniej wchodzą właśnie pod kosz.